Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. To po prostu szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać, proszę Państwa. Kolejna edycja Talk Show. Dzisiaj moim gościem jest Ania Buczek. Już niedawno Buczek, się tak. Nazywasz, a na Facebooku znana jesteś jako Anna von Scott. Skąd tak. Ten von Scott? Anna von Scott wzięła się stąd, że zaczęłam pracować, a z racji tego, że treści udostępniane przeze mnie na Facebooku nie zawsze zbiegały się z tym, co chciałabym zaprezentować swojemu pracodawcy, powstało fikcyjne konto, więc była Anna, że było z angielska i von Scott wzięło się z filmu Richarda O'Briena, Rocky Horror Picture Show, tam był właśnie doktor von Scott. Przy okazji też przyjemne skojarzenie z Bonem Scottem, więc zostało po prostu. Nie wiem, to przyjemne, bo Scott zdaje się miał kiepską śmierć. O, ale jakie miał życie. Ale życie miał dobre, no właśnie. I tutaj zmierzamy właśnie do twojego punktu widzenia na rock and roll, szeroko pojęty, bo ty największe wrażenie na mnie robiłaś, szczerze mówiąc. Bardzo mi miło. Jak byłaś w ciąży. Mm-hmm. I śpiewałaś na scenie z bandą takich długowłosych kolesi na gitarach, na perkusji i w ogóle generalnie mocno rockowy, bardzo ostro brzmiący zespół, nie jeden zresztą. No nie jeden. No, zaczęło się w ogóle od ciężkiego metalu, ale po kolei w ogóle może zacznę od tego, skąd się wzięła moja cała przygoda z muzyką. Zaczęłam uczyć się grać na gitarze w Skorzeleckiej Orkiestrze Mandolinistów. Chodziłam tam przez 5 lat, potem chodziłam do szkoły muzycznej i w tym czasie poznałam Mateusza, mając lat 15. I pamiętam do dziś, jak przyszedł do mnie do domu, właśnie zobaczył, że stoi u mnie gitara i chciał mi zaimponować, więc zaczął tam grać jakieś riffy i czekał na moją reakcję, a jak tylko myśląc wzięłam gitarę i zaczęłam właśnie plumkać jakieś tam fancy melodyjki, kiedy ruszyłam się z nut i się zgasił trochę, no i potem stwierdził, potem stwierdził, że fajnie by było mieć materiał na kogoś, kto być może chciałby uczestniczyć w bandach jego. No i tak zaczęła się moja przygoda z Burn Alive, death metalową kapelą Mateusza. Burn Alive. Burn Alive, mocna nazwa, tak. Taka, powiem ci, są mocniejsze. Znaczy to w ogóle była potrzeba skrócenia nazwy tego zespołu z The Dark Side of the Force. Po prostu nie mieściło się na plakatach, wszyscy to przekręcali, więc stwierdzili, że to musi być coś prostego i bardzo metalowego w swoim przekazie. Wymyślili sobie Burn Alive, to dobra. Zaczęłam grać na basie z nimi, zagrałam 3 koncerty i potem jakoś się wycofałam. Nie śpiewałam nigdy na scenie, nie było ku temu sposobności. No dalej chodziłeś do szkoły muzycznej wtedy? Kończyłaś to? Skończyłaś to? Nie skończyłam, bo ogólnie zajęcia mi zajmowały czas do 19:30 i byłam w domu dopiero na wieczór, nie chciało mi się odrabiać lekcji i tak to się skończyło. No ta szkoła muzyczna to jest w ogóle... No, trzeba mieć dużo samozaparcia w sobie. Dobrze, że nie zgasiła tego ognia w tobie, tego Burn Alive'a. Znaczy, no szkoła muzyczna, jedyne co mam za złe mojej przygodzie w ogóle z nutami jest to, że to troszeczkę zabija w człowieku kreatywność, że później jak chce się stworzyć coś swojego od serca, to zawsze gdzieś z tyłu głowy są te trybiki, że tam jest taka tonacja, tutaj trzeba by było zagrać tak albo tak i po prostu ciężko jest coś wymyślić, przynajmniej mi. Ale to chyba dobrze, nie? Jakaś podstawa. Ja na przykład uważam, że mi osobiście tego brakuje. Mam specjalistkę w domu, która mnie właśnie prostuje i mi tłumaczy, że to, co zrobiłem, to jest to albo to. No to widzisz, masz to wrodzone, to trzeba się cieszyć. No nie, ale nie o to chodzi. Ja na przykład naprawdę uważam, że to jest chyba dobrze, że cię nauczyli. Teraz weźmiesz nuty i będziesz coś tam wiedziała, prawda? Szczerze mówiąc, te nuty ostatni raz miałam w ręku jakieś 7 lat temu, a tak to tylko wymyślamy sobie jakieś nowe rzeczy do Sweetie Kitty, także akurat w tą stronę nie poszłam, ale jestem bardzo wdzięczna za wypracowanie aparatu tutaj, palcowanie strun i tak dalej. To jest bardzo przydatne, to mi się przydało w życiu, muszę przyznać. No i dobra, miałaś Burn Alive, grałaś na basie, w międzyczasie rzuciłaś szkołę muzyczną, wszystkie tak. Szkoły rzuciłaś, tylko muzyczną. Znaczy, no to się zbiegło mniej więcej z ukończeniem przeze mnie ogólniaka, także po prostu byłam już wolna i poznaliśmy Mariettę, naszą przyjaciółkę, która na Sylwestra stwierdziła z Mateuszem, że założą projekt właśnie, nazwali Sweetie Kitty ten projekt i ja na początku byłam bardzo sceptyczna, że ojejku, że Marietta tam będzie śpiewać. Znaczy zazdrosna byłaś czy sceptyczna? No, na pewno byłam trochę zazdrosna, no wiadomo. Wiesz, możemy wyprać tutaj brudy, to jest program Szkoda Gadać, możesz przeprosić. Nie, no Marietta wszystkim wie, także tutaj nie ma żadnych tajemnic, tak? Wszystko jest okej. Okay.
byłam trochę zazdrosna, trochę też byłam wycofana, bałam się brać w tym udział, ale jak usłyszałam, że mi to w sumie nawet fajnie idzie, to się wkurzyłam i powiedziałam, że ja też muszę w tym brać udział. I ja potem, też chcę. Tak, ja też chcę. I potem jakoś poszło. I zaczęłaś śpiewać, tak? Tak, zaczęłam śpiewać. Wyskoczyłaś, bo to jest trudna rola chyba, co? Znaczy, powiem szczerze, że jak ja patrzyłem, to trzeba mieć głos jak... Za przeproszeniem oczywiście, ale tutaj się posłużę cytatem z Sapkowskiego, jak buchaj. No. Jak buchaj, dobra. Nie no, ale no, głos miałeś potężny i masz pewnie znaczy, dalej. No, teraz muzyce... jeszcze dzieci urodziłeś, to już w ogóle powinnaś mieć głos, bo to podobno się wyrabia. Tak, tak. No tak? W ogóle, nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że kiedy byłam w ciąży i dużo śpiewałam na scenie, to mam teraz jeszcze mocniejszą przeponę ze względu na to, że no musiałam właśnie. To wszystko tutaj dźwigać. Nie? No właśnie, o to chodzi. No w ciąży w ogóle było bardzo ciekawie występować. I o kurczę, masz bardzo fajna przygoda. No to wyglądało czadowo, a nie bałaś się trochę? Znaczy, no ja wszystko konsultowałam ze swoim lekarzem, żeby nie było, że jestem taka crazy matka, poszłam sobie na scenie i co będzie, to będzie. W wolnych chwilach pogrywał. Nie, nie, lekarz był w porządku. Po prostu zabronił mi skakać na scenie, no to wiadomo, nie skacze się w ciąży po prostu. A te dźwięki nie przeszkadzały, tak? Nie. Bo to była głośna muzyka. To jest głośna no muzyka. No jest głośna. No. Nie, no powiedział, że nie muszę się o nic martwić, że jeszcze słuch na tym etapie nie był na tyle wykształcony, żeby coś zrobić temu dziecku. Dziecka. A tak. U ciebie? No u mnie... u mnie jeszcze jest jakoś w miarę okej. No w ogóle ciężko się przebić na scenie przez taką ścianę dźwięku, więc no właśnie. Głos właśnie, jak to powiedziałeś, jak buchaj, to też wynika trochę z tego, że ciężko się tak naprawdę usłyszeć i też rzadko się trafia ktoś, kto naprawdę dobrze nagłośni tego typu zespół, żeby to wszystko było mocno słyszalne na scenie, więc po prostu musiałam się wydrzeć, żeby słyszeć, co ja śpiewam. Ja mam techniczne pytanie do ciebie, bo ja też czasami śpiewam i się zastanawiam, czy byłbym w stanie utrzymać tonację przy takiej ścianie właśnie, bo to, ty to robiłaś, także tutaj pełen szacun. Prawdopodobnie no i gdybyś był wystarczająco głośny, to myślę, że na pewno by wyczuł. Tak, słyszeć, żeby się słyszał. No, siebie trzeba, ale na przykład ty słuchasz jakiego instrumentu? Co tam ci dawało podstawę? Bas? Nie, no na pewno nie bas. Nie, nie, nie. No gitara, Mateusz. Tak? Mateusz, zawsze za Mateuszem wszyscy ciągnęli. Aha. No i za Świdlem świętej pamięci, którego już nie ma z nami, niestety. No. No teraz Rafał przejął pałeczkę po Świdrze, mamy próby. Szwagier twój. Tak, brat Mateusza, właśnie tutaj sobie siedzimy, gramy. Dużo miejsca nie ma, ale wszystko jest. No tak skaczemy troszeczkę po temacie, ale bardzo dobrze, bo jesteśmy w takiej prawdziwej... To też jest romantyczne w ogóle dla mnie. Jak najbardziej romantyczne, bo to jest garażowa salka prób, taka tak. Prawdziwa, malutka. Ile tak. Was jest w zespole? Cztery osoby. Z tym, że basista bardzo rzadko przyjeżdża. Ja też w ogóle, to jest praktycznie obok mojego domu, a ja mam problem, żeby tutaj wyjść i pośpiewać, no bo nie ma komu z dziećmi zostać, nie? Spotykamy się raz w miesiącu, trochę pośpiewam, potem basista dojdzie, coś pogra, a potem się do kupy zbieramy i godzinę w miesiącu. Może no nam się uda. Za parę lat już będziecie mieli materiał na koncertach. No, znaczy... Dzieci dorosną, spoko. Nie no, materiał jest. Rzecz w tym właśnie, żeby się zebrać i to wszystko ograć. Jest plan, żeby wystąpić teraz... W kwietniu, nie chcę skłamać, ale mam wyruszyć Lebelfest 3 w Zawidowie. Już pierwsze rozmowy zostały przeprowadzone. Mam nadzieję, że wyjdzie. Także gdyby się odbyło, zapraszam serdecznie wszystkich. Rebelfest. Rebelfest, trzecia edycja. To teraz zaskoczymy na jeszcze inny temat. Czy jest publiczność na takie festy właśnie rebelianckie? Jest jeszcze na nastrój pewno, w narodzie? No właśnie, no na pewno nie jest z tych osób tyle, co było kiedyś. Po prostu wszyscy powyjeżdżali, a mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach po prostu młodzież woli sobie posiedzieć przed laptopem albo gapić się w smartfona, niż zrobić coś fajnego. Nie no ma takiej motywacji po prostu. Jesteś młoda, co to znaczy kiedyś dla ciebie? No, przeżyłaś kiedyś... taką większą falę? Znaczy no, ogólnie mogę powiedzieć, że internet szerokim łukiem mnie ominął. Mnie w ogóle nie było w domu, jak byłam nastolatką, a teraz po prostu siedzą dzieciaki w tych centrach handlowych, no ja w ogóle nie widzę w tym nic fajnego, nie? A w centrach handlowych? No. Myślałam, że w domu siedzą i rodzice się cieszą. No nie, no mnie w domu nie było nigdy, już późno wracałam. Możesz do domu. Przeprosić rodziców teraz tutaj, no. Czy nie, nie, jeszcze się nie czujesz? Nie, jeszcze jestem młoda. Może za 10 lat zobaczymy. Dobrze, to zrobimy program za 10 lat, to byśmy go, wiesz, mamo, przepraszam. Ale nie było żadnych sesji, bo to też jest ciekawe w sumie, wiesz, ja też już patrzę z punktu widzenia ojca, ty też jesteś matką na przykład, nie myślisz o takich klimatach? Znaczy no... Denerwowali się rodzice, to jest jednak alternatywa no, jakaś, się, nie? No, znaczy wiesz, to też... Ubierałaś się dziwnie. No szczególnie właśnie ojciec bał się, że zawsze mi powtarzał w ogóle, że twoim autorytetem życiowym to jest Marilyn Manson, że co on ma w ogóle do powiedzenia fajnego, dlaczego ty się nim tak jarasz i w ogóle, nie? Ja nic nie odpowiadałam na to, po prostu słuchałam sobie dalej tego Marilyna Mansona, System of a Down, pierwsze moje zespoły ukochane.
No i nie było mnie w domu po prostu, więc nie było z kim dyskutować na ten temat, a potem już po prostu musieli się do tego przyzwyczaić. Ale faktycznie był twoim autorytetem? Nie, nie, nie był moim autorytetem, no bardziej znaczy, był wymysł mojego, mojego taty, że po prostu, nie wiem, skoro słucham jakiejś muzyki, to na pewno znaczy, że ja jaram się bezgranicznie kimś, kto ją tworzy. A odgryzasz po prostu kurczaką głowy na przykład, odgryzionego nie wypluwasz. Nie, no to aż taka fajna jak Ozzy nie jestem. Nie? Nie, nie. A chciałabyś? Znaczy, no, kto by nie chciał być księciem ciemności, nie? mieć Billy, mieć tyle pieniędzy co Ozzy, no i w ogóle być żywą legendą, przecież jest jeden z ojców metalu, no, Ozzy Osbourne, kurczę. No tak. No, tak. Znaczy, generalnie wiesz, on ma dzieci, prawda? To jest dla mnie zawsze ciekawe, bo to człowiek wchodzi w inną fazę. Ty masz dzieci, to też chciałem o tym z tobą porozmawiać. Mm-hmm. Jak to w ogóle? No wiadomo, że nie możesz robić prób, bo masz dzieci na przykład. Znaczy, nie ma z kim zostawić za bardzo. No tak, no jest to problematyczne, ale ogólnie dzieciaki są słuchane z taką muzą, w ogóle są bardzo muzykalne, ku mojej wielkiej uciesze. Gabryś w ogóle od dziecka był zakochany w ciężkich brzmieniach, skakał mi po domu, Majka zresztą też wykazuje takie tutaj wiesz co, moje dzieci idzie. Też lubią, jestem w szoku, o co chodzi z tym. No ale właśnie to jest taka muzyka, która ma w sobie power, że nie wiem, gdzieś dziecko, które słucha cały czas z muzyki radiowej, nagle usłyszy coś takiego, no to zastanawia się, o co chodzi, a jeżeli zaserwujesz dziecku na dzień dobry, coś, co idzie w tą stronę, to potem te radiowe rzeczy wydają się jakieś, nie wiem, takie zaspokojne, nie? Mdłe takie trochę. No, takie mdłe, no właśnie. No dzieciaki są zachwycone ogólnie naszą działalnością. Najbardziej mnie przypomniała mi się ta sytuacja, jak wychodziłam na koncert na... Kurczę, co to było? W Bogatyni graliśmy na... Szkoda gadać. Graliśmy na działaniach muzycznych w Bogatyni. Kurczę, mogę ci podpowiedzieć. Festiwal Dzień, no tak, właśnie. Dokładnie, bardzo dobrze. Zupełnie przypadkowo. No i wymalowałam się na ten Festiwal Działań Muzycznych i wychodząc z domu, Gabryś tak patrzy na mnie, mamo, co ci się stało w buzie? No to mu powiedziałam, że idę na scenę i w ogóle jeszcze zanim wychodziłam z domu, to ćwiczyłam sobie growle, nie, te krzyki metalowe, też dlaczego mamusia tak krzyczy, ale już później poszło z górki, przywykł po prostu, że rodzice nie są do końca z takimi zwykłymi rodzicami, no i jakoś znosi nas dzielnie. No to będzie księgowym pewnie, będzie porządnym człowiekiem, no, wiesz, wiesz tak. Że w końcu tak się dzieje. Nie chciałabyś? No nie, że nie. Jeszcze młoda jesteś. Nie, no my w ogóle, wiesz, jak się okazało, że to jest syn, to pierwsza nasza myśl to była taka, że fajnie, że urodzimy sobie perkusistę, nie? Nie będzie trzeba się w ogóle umawiać z nikim, bo perkusista jest najtrudniej. Bardzo praktyczne podejście, tak. A wiesz co, jeszcze chciałbym usłyszeć z twoich ust taką obronę tego rodzaju muzyki, bo niektórzy to w ogóle, jak słyszą coś takiego, to... Słowo znaczy, muzyka im nie przechodzi przez usta. Znaczy, no zależy, co kto chce widzieć w czymś takim. W sensie niektórzy od razu demonizują tego typu muzykę, że tam jest zawarte nie wiadomo co, że w ogóle czcimy szatana, jemy koty i tak dalej. W ogóle od tyłu głównie słuchają podobno tych utworów. Od tyłu, tak? Tak, bo tam wtedy cały przekaz wychodzi, cała prawda. Ach, kurczę, staraliśmy się, no ale widzisz, rozgryźli nas. Nie, no, w tej muzyce... Śpiewa, ta muzyka, powiem ci, że my to traktujemy, że to jest po prostu prześmiewczy. Wszystko, co my tam zawieramy w tych tekstach, jest takie na maksa wulgarne, jest przegięte, ale to jest prześmiewcze dla nas, w sensie budowa sama tych tekstów, że po prostu, no nie wiem, jeżeli ktoś się zaszufladkuje, że to musi być coś złego, to zobaczy w tym, że to faktycznie jest coś złego i do tego my jesteśmy głupi zwyczajnie, nie? Ale w dodatku jeżeli... się malujecie. I w dodatku się malujemy właśnie, jeszcze jakiś facet z długimi włosami, pomalowany paznokcie, no właśnie. No a gdyby się spojrzeć po prostu z boku, że no ludzie robią sobie jaja, bo autentycznie my wychodzimy na scenę i robimy sobie jaja, bawimy się tą muzyką, no i daje to nam kopa energetycznego, niesamowitego. No po prostu. Po prostu, no świetnie się przy tym bawimy. Ranny Julek, oni się świetnie bawią w tej muzyce. To może być w ogóle odkrycie na miarę, wiesz. Wszystkie matki nagle pozwolą swoim dzieciom słuchać metalu. Albo będą puszczać metal. Albo. Do kołyski. Oczywiście, ja też się bałam w ogóle, jak pojawił się Gabryś na świecie, że ja będę tą matką wyklętą w środowisku, bo kurczę, ja słyszałam, jak byłam w ciąży, na przykład głosy matek, które wypisywały swoje dzieci, załóżmy, z zajęć na basenie, dlatego, że pani prowadząca te zajęcia miała gdzieś na opatce wytatuowanego delfinka. No i jak to jest możliwe, że pani ma tatuaż? Ty? Nie, mam takiego mrocznego kota, ale nie pokażę go tutaj. Wyobrażasz sobie, co to by było? No to już na pewno. Wszystkie dzieci by zabrali ode mnie. No właśnie. Topisz dzieci. Byś ewentualnie topiła.
Nie, no to jest bardzo, wiesz, fajne podejście, bo zmienia się zupełnie moim zdaniem ogląd po pewnym czasie z dziećmi. Ale jak to było? Od razu był ten metal w twoim życiu, czy coś innego było? Nie, zaczęłaś od poezji śpiewanej. Nie, no wiesz co, ja mam takie przebłyski z dzieciństwa, jak jeździliśmy na grzyby całą rodziną i w aucie leciało ZZ Top albo Rammstein. W ogóle moja mama, jak ja zaczęłam słuchać System of a Down, też się zakochała w System of a Down, więc po prostu... Czyli jest? Podawałyśmy sobie wywiady na przykład z nimi i obie po prostu jarałyśmy się System of a Down albo apokaliptyką. Z domu wyniosłaś po prostu. Moja siostra słuchała Janis Joplin, tego typu klimaty, więc to było mu słuchane po prostu od dziecka. No to już miał trochę gorzej, bo u niego w domu to w ogóle to nie była muzyka właśnie. Jak zrobił sobie pierwszego kolczyka, to był foch ze strony ojca, no, straszliwy. Jeszcze ja mu robiłam te kolczyki, więc pewnie też nie byłam wymarzoną wybranką w tym momencie. Nie, zdecydowanie podejrzewam. No. A ty z Zgorzelca jesteś oryginalnie, tak? Tak, z Zgorzelca. No właśnie, Mateusz ze wsi. Ze wsi, no. To jednak ale za to z jakiej? Ja w życiu nie chciałam mieszkać gdzieś indziej niż w Niedowie. No tak, widok za milion dolarów. No dokładnie. Możemy przeskoczyć w ogóle, jak się mieszka. Nie nudzisz się mieszka? Trochę? Wiesz co, ja w tym momencie mogę zacytować mojego teścia, że ja bardzo sobie cenię to, że do żadnego sąsiadów nie dorzucę kamieniem. Naprawdę. I wiesz, mogę sobie tutaj przyjść o godzinie 22, drzeć się, grać sobie, robić co mi się podoba tak naprawdę i nikt mi nie powie, że mam tego nie robić albo nie wezmie na mnie policji, no bo z jakiej racji. Jest super. To sobie bardzo cenię właśnie. Masz widok na Izery przy dobrej pogodzie, na tak, Witkę. Tak. W Niedowie jesteśmy. W ogóle możemy powiedzieć, opowiedz coś o tym więcej, bo wiesz, przy okazji przemycamy jakieś informacje tutaj. Mhm. No kulturoznawstwo. No kurczę, Niedów jest fajny, ale rzecz w tym, że za bardzo nie ma o czym opowiadać, oprócz tego, że jest tutaj ten zalew, gdzie pękła tam w 2010. Widok jest, co tu nie no, widok ten jest widok super. Jest w ogóle, wiesz, sprzedawać można ten widok w słoikach. No my jak mieliśmy po 16 lat, to właśnie ja bardzo się cieszyłam, jak tutaj przyjeżdżaliśmy z tego szarego Zgorzelca. Jeszcze mieszkałam naprzeciwko cmentarza, więc wszędzie beton, 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 a to tutaj wszędzie lasy. No ja zawsze właśnie byłam taka, że lubiłam być w naturze, więc chodziliśmy sobie na długie spacery. Tutaj są w ogóle piękne lasy, jest super widok, są skałki koło kościoła, można wejść bardzo wysoko. Polecam wszystkim, którzy tutaj nie byli, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Grodzisko jest. Jest grodzisko, tak. No tylko właśnie, mnóstwo klimatu. A co, Mateuszowi się nie podobało? Chciał się wyprowadzać na ten czas? Bo też ciekawe. No tak, no bo to przecież co ja mam robić na tej wiosce? W ogóle mi się tu nudzi, nie mam internetu, bez sensu, weźmy, idźmy stąd, nie? Też zaczęłam bardzo szybko mieszkać sama, bo miałam 18 lat. I 4 lata mieszkiwaliśmy w Zgorzelcu na Czachowskiego. Mhm. I potem... No i potem zaciążyliśmy, nie? Chcieliśmy w sumie, bo to już było mieszkanie dla nas robione. Więc stwierdziliśmy, że jak nie teraz, to kiedy? Zamysł był taki ogólnie, że... W wieku 40 lat będę sobie piła drinki na Bahama, a moi znajomi będą dalej się męczyć z dziećmi w wieku szkolnym, nie? To wiesz, tutaj moglibyśmy urwać tą rozmowę i powiedzieć, to życzę ci tego i wiesz, no ale ciągniemy dalej temat, bo z muzyki, jak mawiał mój dziadek, chleb niewieliki. A metalem chleba podobno ciężko się smaruje. Oj, ciężko, ciężko, ciężko. W ogóle jeżeli chodzi o... O wynagrodzenie dla zespołów, jak się dzisiaj idzie do klubu albo coś, to zazwyczaj jest albo za zwrot kosztów dojazdu i ewentualnie jedno piwo. Jedno piwo. Tak, raz nam się udało, że dostaliśmy jedną pizzę na zespół i to był w ogóle nasz sukces poniekąd, jeżeli chodzi tutaj o takie lokalne spotkania. Jedyny taki koncert, za który naprawdę nam dobrze zapłacili, to było na zlocie Harley'owców w 2011 roku. To opowiadał Mateusz tak. Kiedyś z nim. No to właśnie tam pierwszy raz zobaczyliśmy, że z muzyki można mieć pieniądze w ogóle. To było wow, jakśmy Boga za nogi złapali, zrobiliśmy po 300 zł i to już w ogóle było no, po prostu coś niesamowitego. A teraz grasz z Filipem w Wolimierzu, nagle w ogóle zostałaś złapana z kosmosu. Tak. Chyba w inny klimat. Właśnie chcę, żebyś o tym opowiedziała, bo ja szczerze mówiąc nie słyszałem. Wiem, że to się nazywa Pieśni znalezione w sercu. Ładnie tak. Się to nazywa. Gracie w duecie. No, mieliśmy grać w trio. Zgrał z nami taki Waldi, którego pozdrawiam tutaj. Mieszka w Świeciu razem z Filipem, raz na czas, bo on wyjechał teraz do Anglii, kurczę, grał nam na kahunie, jest taka perkusja hiszpańska, na takim pudle się gra, albo na basie, no i też troszeczkę w inny wymiar te utwory szły. Mhm. W tym momencie Waldiego nie ma, mam nadzieję, że pojawi się może jakiś godny zastępca. No muszę zareklamować, że potrzebujecie w Świeciu albo w Wolimierzu, prawda? No to gdyby ktoś był zainteresowany. Świecie, świat jest mały. No to w Świeciu potrzebujemy właśnie kogoś, kto lubi klimaty, to się nazywa muzyka medycyna. To są bardzo takie
uzdrawiające pieśni, trochę w stronę Ameryki Południowej, w sumie mocno w stronę Ameryki Południowej. Mhm. Ciekawe instrumentarium mamy też. Różne fleciki prosto z dżungli, dosłownie tego typu rzeczy. To Filip na tym gra, tak? Głównie? Tak, Filip jest w ogóle zakręcony na tym punkcie, w sensie ma bardzo dużo takich fancy rzeczy u siebie. No i poznaliśmy się w kwietniu tego roku i byliśmy u naszego znajomego. W głośnikach leciała taka właśnie piękna, liryczna pieśń Agua de Estrellas. I pamiętam, że stała czyjaś gitara pod ścianą i tak mi się strasznie ta piosenka spodobała, że ja tą gitarę sięgnęłam. I zaczęłam grać tą pieśń po prostu, gdzie nigdy wcześniej jej w życiu nie słyszałam. Filip to zobaczył i mówi, a wiesz, że ja sobie właśnie, kurczę, wymarzyłem, że ja znajdę muzykę. No i po prostu się okazało, że mam do siebie 30 km z Niedowa do Świecia. I bardzo szybko nam to poszło. I próby robicie w Świeciu? W Świeciu, głównie w Świeciu, dlatego że on tam ma różne tam swoje elektroniczne rzeczy, które tutaj ciężko było podpiąć, bo on też ma dużo rzeczy z Anglii. Ja no Filip, to w ogóle wtyczki. Mogłabyś chwilę opowiedzieć, bo to jest ciekawa postać, ale liczę, że go kiedyś tutaj zaproszę do programu. Znaczy, no co ja mogę powiedzieć Filipie, kurczę? Filip no jest... Niewiele wiesz, przyjechał z Anglii. Przyjechał z Anglii, jest niesamowicie ciepłą, przyjazną osobą. Uwielbiam Filipa, pozdrawiam go też w tym miejscu. No świetnie się dogadujemy, myślę, że mogę go nazwać swoim wielkim przyjacielem, mimo tego, że znamy się niedługo. I, no i czujemy się w muzyce po prostu, bez słów no się czujemy. No i dobra, gracie te pieśni znalezione w sercu. To są jakieś tam pieśni, które istnieją. Pieśni, które istnieją oraz pieśni, które właśnie Filip pisze, bo jest świetnym tekściarzem. Naprawdę piękne są te teksty. Na razie mamy tylko dwie takie piosenki, ale już się po polsku. Kolejne, tak, po polsku. A tamte inne? A tamte inne głównie po hiszpańsku, chociaż też mamy w sanskrycie mantry, tego typu rzeczy też się tam dzieją. Różne rzeczy, naprawdę różne. Niektóre są na samym bębnie grane. Taka muzyka, której słucha się w ciszy. O. Wiesz, próbujemy teraz przemycić, zareklamować, może akurat się znajdzie jakiś nabywca. Na razie brzmi to bardzo, wiesz. No jeżeli się gdzieś pojawimy, to zapraszam serdecznie. Bardzo, bardzo kojąca rzecz. Ja sama grając tą muzykę, słuchając samej siebie, potem czuję się odprężona. Po prostu to jest taka całkiem w drugą stronę moja odskocznia. To nie jest metal. Nie, bynajmniej nie metal. Takie mocno uspokajające, tak to rozumiem. Tak. Ale metal nie umarł we mnie, tak to zaznaczam. Teraz jestem po prostu na dwie strony. Zresztą Mateusz zawsze mówił o mnie, że z racji tego, że jestem z Poznaku bliźniąc, we mnie żyją dwie osoby i równie dobrze czuję się na scenie, drąc się, jak i śpiewając liczne balady, więc dla mnie to nie ma znaczenia, po prostu muzyka żyje we mnie i cieszy mnie w każdej postaci. No to fajnie. Ile koncertów zagraliście? Kilka zagraliście już. Na festiwalu w Wolimierzu, teraz graliście w jakiejś restauracji w Świeradowie. Tak, w Cynamonowym Słoniu graliśmy. No, mamy cztery koncerty ze sobą. Czyli już program jakby, materia idzie powoli. Właśnie idzie zaskakująco kierunku. Bardzo szybko do przodu, aż to mnie czasami przeraża, że to idzie aż tak szybko do przodu, no ale zobaczymy jak w tę stronę to pójdzie. Liczymy na to, że jeszcze w tym roku pojedziemy gdzieś w Polskę. No kto wie, telewizja wie, to na jakąś siłę gdzieś to pójdzie, ten materiał, ktoś usłyszy, może ktoś was zaprosi. Mam nadzieję, polecam się. Ja na przykład coraz bardziej nabrałem ochoty, żeby posłuchać tego tematu. Mm-hmm. No to wiesz, opowiadałaś co było, mniej więcej tam doszłaś do Sweetie Kitty, zaczęły się rodzić dzieci, najpierw Gabryś, z Gabrysiem śpiewałaś. Tak. Potem... Ja z Gabrysiem w ogóle zaczęłam nagrywać drugą płytę do Sweetie Kitty, gdzie już miałam też ten wiodący wokal, bo na pierwszej płycie to wyglądało tak, że Marieta już nagrała materiał i ja musiałam coś wymyślić, żeby się tam wpasować. Mhm. Po prostu się spóźniłam i moje chcieństwo pojawiło się zbyt późno po prostu, żeby zrobić tam coś więcej. Z kolei później Marieta wyjechała na studia, więc ja wiodłam prym w zespole i darłam się w niebo głosy na klatce. Myślę, że wszyscy mnie słyszeli, dosłownie wszyscy. Myślę, że w sąsiednich klatkach zresztą też. No i zabawne to było. Sobie chodziłam w dresikach w ciąży, drąc się, potem wychodziłam ze śmieciami, sąsiedzi dziwnie na mnie patrzyli, co nie. Ale jakoś ciągnęło się do przodu. No a potem Majka, tak. Z Majką też śpiewałaś chyba. Też śpiewałam. Tak, czekaj, muszę sobie policzyć te lata. Tak, tak. Tak, tak, jak najbardziej. Generalnie, no i co? I co teraz będzie? Co teraz będzie? Jaka jest przyszłość? No, mamy nadzieję na to, że wystartujemy jak najszybciej właśnie z materiałem na scenę, bo brakuje nam tego strasznie. Mateusz to w ogóle jest teraz chory z zazdrości, że ja gram, a on nie gra, bo on po prostu jak nie jest na scenie. A on dzieci pilnuje. No tak. No on właśnie ma taką rolę w moim zespole, że pilnuje mi dzieci. Też się z tym za dobrze nie czuję, no ale kurczę, też nie wiem, to jest coś dla mnie. W sensie do pracy nie chodzę, siedzę cały czas w Niedowie, to chociaż mam to. No ale to jest taki pomysł, wiesz, ja na przykład ze swoimi dziećmi, które są ciut starsze, to już zdarzyło mi się grać.
No właśnie moje dzieciaki też by chciały grać i to jest ten problem, że ja myślę, że one by przejęły pałeczkę na scenie, bo już na Wolimierzu było grubo, że tak powiem, ale to robi robotę, nie wiem czy wiesz, czasami, tylko trzeba to umiejętnie wykorzystać i nakierować, żeby wytrzymały ten koncert, a potem z kapeluszem posłać, wiesz jak to wzrusza? Z kapeluszem, to jest niezły pomysł na biznes, dzięki. No proszę bardzo, wiesz, 10% wiadomo, tradycyjnie. No, no dobra, ruszacie z metalem, tam ruszacie gdzieś. I co jeszcze? Myślę, że to... I co jeszcze? No też... O plastyce opowiedz, no właśnie tak chcę, lubię dźgnąć, właśnie że ty jesteś strasznie utalentowana. O, już nie mów, że jestem taka strasznie utalentowana. Artystów totalnych, jak dla mnie. Artyści totalni. Tak zwani artyści totalni, nie wiem, czy znasz to pojęcie. Znaczy, no w ogóle to mnie jest zabawne bardzo, że mieszkamy we trójkę w jednym domu i sobie mamy na podwórku salkę prób, nie? I nawet nie muszę wychodzić z domu, żeby mieć ten zespół przy sobie, to jest no w tak, ogóle bo muzyka to cudowne. Jedna rzecz, potem robisz jakieś plastyczne klimaty. Tak, zaczęło się od tego, że wymyśliłam sobie, że chciałam mieć więcej pieniążków i... No rany, ale pomysł. No, oryginalnie, prawda? No i zaczęłam malować trampki, tenisówki takie najzwyklejsze, jakieś różne tam ciekawe rzeczy. Postaci z bajek, w ogóle to było wtedy bardzo modne. Okazało się, że jest wzięcie. Potem poznałam się z panią Dorotą, która prowadzi kittysklep.pl. Polecam. No można kupić też moje buty. Ogólnie pani jeździ z butami moimi na wystawy kotów. Maluję po prostu kotki, łapki. Też właśnie kontrastuje mocno z moją twórczością, bo sobie potem siedzę. Czekaj, jeszcze raz. Takie na wystawy... Na wystawę kotów jeździ z trampkami, tak, i z bransoletkami, z kotkami. Aha, i oczywiście dobra, z kotami okay. też. Czekaj, tak, bo nie sprzedaje... rozumiem, ma koty, żywe ma, koty, tak, ma żywe i on koty. Maluje tym kotom coś też? Nie, być... nie, koty są piękne takie, jak są, aha. Z nimi nie trzeba już nic zrobić, są koty syberyjskie. No i to jest takie moje stałe zlecenie, potem w ogóle, jeszcze będąc w ciąży z Majką, to jest ciekawa sprawa, poszłam na kółko plastyczne do Domu Kultury, do pani Agaty Szmigiel i pierwszy raz w życiu podjęłam się na malowania obrazu farbami akrylowymi na płótnie. No i też dostałam temat narzucony z góry, akurat malowali Tamarę Łępicką. Dostałam obraz Kizet, to była córka Tamary. I to jest taka dziewczynka w złotych blond loczkach z misiem. Ja się tak patrzę, no spoko, muszę sobie pomalować, daję mi jakąś dziewczynkę z misiem, super w ogóle, nie? No i potem się okazało, że nawet mi ten obraz poszedł i w dniu, kiedy skończyłam ten obraz, następnego dnia jechałam na USG dowiedzieć się o płci dziecka i marzyłam o tym, żeby mieć dziewczynkę. I potem na tym USG okazało się, że mam tą dziewczynkę, więc teraz a ten misia obraz... A to już tam sobie kupiliście. Tak, my się to kupiliśmy, ale w ogóle będę teraz trzymać ten obraz dla Majki na 18, już też będzie takie symboliczne, naprawdę mnie to poruszyło właśnie z tym obrazem. No i potem sobie kupiłam swoje farby, coś próbuję robić w domu. No to taka świeża dosyć sprawa w takim razie. Świeża, znaczy świeża, nie świeża, bo kurczę, farby kupiłam sobie w grudniu, jak dotąd namalowałam tylko dwa obrazy, no ale też mi trochę nie starczy czasu na wszystko. Jeszcze kupiłam sobie pirograf w międzyczasie, wypalam w drewnie. Pirograf, tak. Jak to się nazywa? Do robienia pirogów. Tak, pirogów w drewnie. Nie no, wypala się taką maszynką w drewnie różne ciekawe wzorki. Zaczęłam od frontu do szafki do naszego pokoju, wypaliłam na niej taką ładną ważkę. A teraz Filip zleca mi odpisowanie naszych gitar, więc też trzymaj kciuki. Mam nadzieję, że nie zepsuję, bo trochę było szkoda gitary za ileś tam set złotych. Cienkie drewno jest. No, no właśnie, trochę mam stresa, ale jakoś idzie do przodu. No, ale to jest, wiesz, odkryłaś to w sobie tak nagle, czy nie? Zawsze coś tam bazgrałaś. Zawsze bazgrałam, rzuciłam to na długie, długie lata, bo stwierdziłam, że ja to w ogóle nic w życiu nie umiem, nie wiem o co mi chodzi. I potem nagle wróciłam do wszelkiej działalności artystycznej i było takie... Pff, nagle się okazało, że ja mogę wszystko, nie? Poczułam się trochę pewniej. I nie wiem, no nie poddaję się. Mam dużo pomysłów, trochę mniej czasu niestety, ale no, próbuję to ciągnąć do przodu. Może przekujesz to, bo te trampki to jest jak dla mnie dosyć niesamowity pomysł. Jak to w ogóle odbierasz? Znaczy, no, najśmieszniejsze dla mnie jest to, że w ogóle bardziej mi się podobają te trampki, a nie namalowałam sobie ani jednej pary nigdy, więc szef z bezbutów chodzi dosłownie. Te trampki w ogóle są takie, no nie wiem, no, unikatowe, no nikt takich drugich nie ma, nie? To jest no o tyle tak, fajne. Tak, każda para w ogóle jest... Jest no, moim prywatnym pomysłem, który przelewam właśnie na ten. Tylko, że to też nie jest lekki kawałek chleba, no, bo załóżmy, że nie wiem, kupię sobie trampki za 20 zł, namaluję na tym coś, co jest bardzo czasochłonne i chciałam sobie wziąć za robociznę stówę. Kupiłbyś sobie trampki takie zwykłe z rynku za 120 zł? No nie, no wiesz, ale z obrazkiem. Jakbym miał taką fantazję, to może bym i kupił. No właśnie. Znaczy ja generalnie...
tym mam problem troszeczkę. Mm-hmm. Ja bardzo lubię obrazki i bym kupił mm-hmm. od ciebie chętnie obrazek na ścianę, ale nie na buty. No sorry. Znaczy, no bo właśnie mam przejdę problem, się po łące zaraz. Problem taki w Polsce jest, że no, rękodzieło jest fajne, ale jeszcze fajnie, jakby było tańsze. Nie? To bardziej, nie wiem, Niemcy są otwarci na te rzeczy, że wiesz, bardziej szerzej na to patrzą, że to faktycznie jest godziny czyjejś pracy, nie? No ale to tutaj masz możliwości, bo mieszkamy przy granicy, to sprzedawaj na rynek zachodni. Tylko właśnie kurczę, że ja nie mogę tego naprodukować, bo zazwyczaj jedno zlecenie skończę, dostaję następne, więc hurtowo namalować też, no musiałam wsiąść i poświęcić na to masę czasu. To jest jeszcze temat na czas, kiedy dzieci będą większe, o, tak to ujmę. No prawdopodobnie tak. Mhm. Ale na pewno nie poddam się z tym. Bo pomysł jest generalnie świetny, tylko na przykład ja osobiście z całym szacunkiem to bym butów sobie takich pomalowanych. Kuby, czym to malujesz? Czym? To są farbki termo, to się termo utrwala, w sensie te buty się w ogóle piecze w piekarniku, to jest ciekawe, bo ta farba się nie wtapia. Się? Nie, po prostu trzeba uważać, jakie buty się kupuje. Chociaż raz mi się trafiło, kupiłam do tego stopnia chińszczyznę, znaczy klientka mi wysłała, przez internet się kontaktowałyśmy, wysłała mi buty, które kupiła chyba za 13 zł, no już coś mi nie pasowało, jak je malowałam, a potem jak je wyciągnęłam z piekarnika, no po prostu wyciągnęłam takie podkówki. się wygięły już tam litery U, no i no, nie wyszła ta transakcja. No to tak bywa z transakcjami, ale w ogóle pomysł jest świetny. A spirograf, co dalej? Gitary malujesz. Słuchaj, ja ci próbuję tutaj zrobić reklamę, bo to jest, myślę, fajna rzecz. Znaczy, no właśnie, też mam problem, kurczę, z tym, że bym się chciała reklamować, a z drugiej strony wiem, że jeżeli za mocno się zareklamuję i komuś się to spodoba, to ja i tak nie będę miała czasu na wykonanie. Daj spokój. Ja się w ogóle zagrzebałam w tym roku, w maju, co ja sobie zrobiłam w ogóle. Myślę, kurczę, zbliżałam się urodziny Gabrysia, zrobię trochę pieniędzy. No i wzięłam sobie zleceń chyba z 15, zrobiłam 5, a następne 10 po prostu z bólem, nie mogłam spać po nocach, wiesz, denerwowałam się, że nie zdążę, także też było obciążające psychicznie. Zrobiłaś czy odmówiłaś? Zrobiłam, ale miałam miesiąc poślizgu czasowego, po prostu przegięłam, zestresowało mnie to. Spokojnie, wyrobisz się, słuchaj, no to co, ja ci życzę w takim razie, wiesz, napędu generalnie, bo tego chyba ci potrzeba w tym momencie. Chociaż muzyka, zdaje się, energetyzuje napędza, z dwóch stron, nie? Tak, no, jeszcze Mateusz mi na pewno nie da się poddać. Masz wsparcie, także jest dobrze. Super, fajnie było usłyszeć z feministycznego punktu widzenia. Nie feministyczny, to źle może zabrzmiało. Kobiecy, po prostu kobiecy. No. Wszystkiego dobrego, dzięki. Dzięki bardzo.